My jako centrum od samego początku zajmujemy się edukacją obywatelską i dla nas edukacja na rzecz przedsiębiorczości jest tak naprawdę elementem edukacji obywatelskiej. Bo co nam po obywatelu, który wie, jak głosować, który nawet wie, w którym urzędzie załatwić, nie wiem, sobie dowód osobisty albo na przykład jak napisać petycję, jeżeli on jakby nie ma tych takich podstawowych, praktycznych umiejętności, które później przydają mu się w życiu. No to jest taki trochę ułomny obywatel, tak, który jakby co 4 lata się mobilizuje i idzie do głosowania, ale z pozostałymi rzeczami sobie średnio radzi. Myślę, że nie bez powodu w podstawie programowej Wiedzy o Społeczeństwie, oprócz takiego typowo obywatelskiego jakby programu nauczania, jest ten cały moduł poświęcony gospodarce. Tak? To znaczy są jakby, myślę, że około 2-3 miesięcy nauczyciele i uczniowie poświęcają na to, żeby właśnie po pierwsze przyjrzeć się rynkowi z takiego poziomu makro, a po drugie wejść w ten rynek z poziomu mikro. Oni uczą się, jak zakładać przedsiębiorstwo, oni uczą się jakby, jak rozliczać przedsiębiorstwo, jak sprawić, żeby to przedsiębiorstwo osiągało sukces na rynku. Oczywiście robią to wszystko bardzo wirtualnie, natomiast myślę, że jakby sam ten pomysł na to, żeby przechodzili przez to mogą przejść jako dorośli, nie jest chybiony. Tym bardziej, że teraz po zmianach w podstawie programowej w szkole ponadgimnazjalnej mogą tak naprawdę to ćwiczyć dalej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce. Ja mam takie pytanie, u kogo z Państwa w szkole ten przedmiot jakby jest realizowany jako przedmiot uzupełniający? U Pani, tak? I jest on realizowany w wymiarze takim standardowym 30 godzin. Ile? O 60, czyli taki rozszerzony, świetnie. Ile osób wybrało ten przedmiot? Czy... Okej, czyli łącznie ile to jest uczniów? 3 klasy, tam 90 uczniów. No to jest jakby wielki sukces, bo ja w tym momencie realizuję projekt z 10 szkołami, taki pilotażowy, dotyczący wdrażania programu, który przygotowaliśmy. No i to jest tak, że jakby w ramach tego przedmiotu uczniowie decydują się na wybranie tego przedmiotu w takiej liczbie od 15 do 20. Myślę, że to też jest jakaś informacja dla nas, że być może jakby oni nie widzą, że w tym przedmiocie jest potencjał, tak? Znaczy, że ten przedmiot jakby może jakby nauczyć ich czegoś bardzo praktycznego. Ale jakby zacznę od jakby początków naszej edukacji ekonomicznej, bo mówiłam, że my się zajmujemy edukacją obywatelską i to jest jakby główne nasze działanie. Edukację ekonomiczną wdrażamy w gimnazjum w ramach podręcznika, który jako centrum przygotowaliśmy i on jest jednym z najbardziej popularnych podręczników do wiedzy o społeczeństwie właśnie w gimnazjum. Tam są moduły, w których uczniowie zajmują się właśnie zakładaniem działalności gospodarczej. Natomiast ze strony nauczycieli słyszeliśmy, że to jest trochę za mało. To znaczy, że jakby mimo wszystko oni czują, że to jest jednak przedmiot, że oni muszą realizować podstawę programową, więc tak naprawdę kończy się na tym, że uczniowie zdobywają pewną teorię, tak? Natomiast jeżeli tej teorii nie przećwiczą, no to wiedza ucieka. Dlatego wymyśliliśmy, no nie sami, ale z naszym partnerem Narodowym Bankiem Polski, program, który się nazywa Młodzi Przedsiębiorczy. To już będzie taka nazwa, która jakby towarzyszy nam od 5 lat i myślę, że towarzyszyć będzie przez 5 następnych lat. Od 5 lat realizujemy ten program w szkole gimnazjalnej. To znaczy nauczyciele mogą razem z zespołami uczniowskimi zgłaszać się do nas, uzyskują wsparcie w postaci kursu internetowego, ale co jest ważne, uczniowie na naszej platformie zakładają wirtualne przedsiębiorstwa. Wymyślają sobie po prostu firmę i ją przy pomocy naszych takich mentorów, opiekunów, ekspertów ją prowadzą. I jakby zakładają ją od samego początku, to znaczy rejestrują to przedsięwzięcie, oczywiście wszystko wirtualnie. Przygotowują biznesplan, w ramach którego planują promocję, strategię marketingową i planują jakieś inwestycje. Otrzymują za każdym razem, po każdym takim jakby etapie w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej informację zwrotną od swoich opiekunów czy też mentorów. Dlaczego tak? I czego oni się tak naprawdę uczą, realizując tego rodzaju działanie? Przede wszystkim robią to zespołowo, więc uczą się pracy zespołowej, dzielą się zadaniami, bo jakby na każdym etapie mają do wykonania pewnego rodzaju działania. Muszą podejmować wspólnie decyzje i rozwiązywać konflikty. To są też te umiejętności, które tak naprawdę w życiu dorosłym, na rynku pracy zwłaszcza, są niezbędne. Część ich działań wymaga tak naprawdę zaangażowania różnych osób z zewnątrz i im się to świetnie udaje. Angażują
angażują rodziców, bo jakby mimo, że przedsięwzięcie jest wirtualne, to na przykład oni potrafią w realu, w ramach wirtualnej firmy, na przykład zorganizować jakieś wydarzenie w szkole. Jeżeli na przykład zakładają firmę gastronomiczną, no to prawda, przygotowują jakiś posiłek, pomagają im w tym rodzice, a korzystają na tym ich rówieśnicy. No i przede wszystkim uczą się też korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ta umiejętność tutaj nie była wymieniona, natomiast ona też jest jakby no, bardzo ważna. Nawet wczoraj jakby przed wyjazdem z Poznania tutaj do Szczecina rozmawiałam z kolegą, który prowadzi własną działalność gospodarczą i on tak mówi, wiesz co Sylwia, w zasadzie to wszystko dobrze, czuję, że jestem na bieżąco, mimo że mam tam te 40 lat, ale mam poczucie, że jest wszystko ok. Natomiast już wiem, że z pewnymi rzeczami nie nadążam, bo brakuje mi tej takiej właśnie wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jakby, no nie potrafię tego robić, tak? Nie wiem, nie jestem do tego przyzwyczajona, jestem z lamusa, tak się określił. I wie, że przez to jest po prostu wolniejszy, tak? Nie działa tak szybko jak na przykład dwudziestoparolatkowie, którzy zupełnie inaczej posługują się narzędziami, nie wiem, takimi jak telefon, tak? No, ja się posługuję do dzwonienia i prawda, odbierania telefonów, raczej do niczego innego, natomiast młodzi korzystają z tego już zupełnie inaczej. Na sam koniec ci gimnazjaliści, oczywiście najlepsze projekty, te, które jakoś tam zostały wskazane przez opiekunów, mentorów, przyjeżdżają do Warszawy i pokazują. Pokazują to wirtualne przedsięwzięcie, no i to też jest bardzo trudne, bo cały czas mamy do czynienia jakby z przedsięwzięciem wymyślonym, a oni nagle muszą stworzyć logo, ulotkę reklamową, zachęcić nas jako ekspertów, którzy oglądają jakby ich przedsięwzięcie do tego, żeby skorzystać z ich usług. I mówią, że uczą się przy tym bardzo dużo, jakby pod koniec robią sobie swego rodzaju podsumowanie i już wiedzą, na przykład są takie momenty, że mimo tego, że oni nie operują pieniędzmi, takimi fizycznymi, uświadamiają sobie, co to jest płynność finansowa. Chociaż tych pieniędzy jakby no nie wydają, tak, i nie zdobywają fizycznie, to poprzez planowanie różnych działań i liczenie, ile ich kosztuje dane działanie, uświadamiają sobie, że ich na coś stać, albo na coś nie stać, albo że ich firma traci płynność finansową i w związku z tym muszą zmienić strategię. I to jest bardzo cenna umiejętność, mimo że przećwiczona na sucho. W momencie, kiedy pojawił przedmiot ekonomia w praktyce, a my też mieliśmy takie sygnały ze strony nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, że oni też chcieliby w praktyce, tak, coś przećwiczyć, że podstawy przedsiębiorczości są takim przedmiotem dosyć teoretycznym, dużo wiedzy, natomiast zawsze brakuje czasu na to, żeby przećwiczyć z uczniami właśnie takie realne prowadzenie przedsięwzięcia. Państwo dobrze wiecie, że no poza może tą spółdzielnią uczniowską, o której będzie mówiła tutaj koleżanka w końcowej części tej konferencji, tak naprawdę prawo polskie nie daje możliwości młodym ludziom w szkole założenia prawdziwej działalności gospodarczej. Znaczy jakby tak fizycznie nie jest to możliwe, tak? Znaczy bo nie ma takiego prawa, tak? No można byłoby, gdyby w szkole działała fundacja, bo już nawet przez Radę Rodziców nie można, tak? Bo będzie potrzebna kasa fiskalna. Czyli jest dużo takich utrudnień, których na przykład, nie wiem, być może Państwo macie lepsze kontakty z nauczycielami z Niemiec, tak? Bo to bliżej niż od nas, ale ja słyszałam, że tam takich przedmiotów ekonomicznych mogą w szkole prowadzić taką typową, no oczywiście jakby na pewno z okrojoną księgowością i tak dalej, ale taką typową działalność i mogą zarabiać, tak, na tej działalności. Polskie prawo tego niestety nie daje, natomiast myślę, że to byłoby bardzo cenne, gdyby oni mogli w realu tak naprawdę te umiejętności ćwiczyć. I wracając do tego pomysłu na nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, myśmy postanowili jakby wykorzystać pomysł, który się sprawdzał. Sprawdzał się w gimnazjum. No wiadomo, że na takim poziomie, jakby nawet merytorycznym, no to on się już w szkole ponadgimnazjalnej nie sprawdził, więc jakby podnieśliśmy trochę poprzeczkę, wprowadziliśmy kilka nowych elementów i zaprosiliśmy szkoły do realizacji programu nauczania, który też się nazywa Młodzi Przedsiębiorcze, tylko ekonomia w praktyce, żeby odróżnić od tego modułu gimnazjalnego. Zaprosiliśmy młodych ludzi wraz z ich opiekunami, nauczycielami do znów zakładania wirtualnych, bo tylko na to nam pozwala polskie prawo przedsiębiorstw, ale daliśmy im dwie możliwości, bo stwierdziliśmy, że trochę jest tak, że
jeśli w szkole ponadgimnazjalnej będziemy z uczniami ćwiczyć tylko zakładanie przedsiębiorstwa, to istnieje duże ryzyko, że stanie się to, co się stało z ludźmi wykształconymi. Że my do pewnego momentu byliśmy jakby... Trochę nam wmawiano, że jak skończymy studia, to będziemy mieć świetną pracę. Baliśmy się, że jak... No, tak już nie jest. Tak już nie jest, znaczy to już nie wystarczy. Kiedyś to wystarczyło, tak? 20 lat temu wystarczyło. Teraz jakby potrzeba paru innych rzeczy. I trochę się baliśmy, że w szkole ponadgimnazjalnej, jak będziemy ćwiczyć przez cały rok z uczniami zakładanie biznesu, to my im powiemy, słuchajcie, każdy z was ma świetny pomysł na sukces w życiu, każdy z was będzie biznesmenem, ma do tego predyspozycję. Chcieliśmy tego uniknąć. Chcieliśmy im pokazać, że tak naprawdę to jest tylko pewien etap przygotowania się do wejścia na rynek pracy, który może być... własną firmą, ale na przykład przez jakiś czas, tak? A potem musi się odnaleźć w zespole, w którym nie on jest liderem, tak? Nie on jest szefem, nie on jest właścicielem, tylko ktoś zupełnie inny. Więc jakby trzeba wymyślić takie działanie, które pozwala mu nabyć różnego rodzaju kompetencje, znalezienia się w różnych rolach w zespole, nie tylko jako właśnie ten, prawda, inicjator. Ba, ten ktoś ze świetnymi predyspozycjami, nawet świetnymi pomysłami na biznes, może nie czuć tak naprawdę tego klimatu, tej przestrzeni. Ja pracuję w organizacji pozarządowej. Bardzo dużo młodych ludzi tak naprawdę swoją karierę zaczyna właśnie od organizacji pozarządowych. I pracuję w instytucjach, które jakby no nie są instytucjami jakby komercyjnymi, dochodowymi, które jakby nastawione są przede wszystkim na realizację społecznych potrzeb, tak, tych, które dostrzegamy dookoła. Więc co jest ważne? Ważne, żeby też nauczyć ich nie tylko diagnozować rynek, czyli jakiego produktu brakuje na rynku moim lokalnym i ja tu wchodzę ze świetnym biznesem, ale też, żeby spojrzeli na na swoją okolicę właśnie w taki społeczny sposób. Czyli diagnozuję i widzę, że tak naprawdę brakuje mi tego i tego. I tu jest ten element takiej przedsiębiorczości społecznej, bo to jest trochę tak, że z jednej strony ta przedsiębiorczość społeczna jest dla tych osób zmarginalizowanych, ale żeby cokolwiek, i ja się zgadzam z panem prezesem, to co pan powiedział, że potrzebna jest nam strategia, edukacja, tylko nie, jakby ona jest potrzebna nie tylko w stosunku do osób, które są bezpośrednimi takimi beneficjentami, tak, tych naszych działań związanych z przedsiębiorczością społeczną. Bardzo ważne jest też, żeby przygotować pozostałą część społeczeństwa jakby do uczestniczenia w tym, tak, do korzystania z tego, z tych rozwiązań, bo myślę, że spora część społeczeństwa w sposób bardzo szczególny postrzega spółdzielnie, tak? Znaczy ona nie postrzega ich jako przedsięwzięcie ekonomiczne, w którym jakby młodzi ludzie próbują coś zrobić, próbują zarabiać na życie, a jednocześnie też jakby pomagają innym. Nie, jakby raczej traktują, nie wiem, to być może jako kolejną, ja przynajmniej słyszałam takie opinie w Warszawie, że to jest taka bardzo rozbudowana polityka społeczna państwa, że to jest tak naprawdę, to nie jest inicjowanie przedsiębiorczości, czyli to nie jest dawanie wędki, tylko że tak naprawdę to jest dawanie ryby, tak? Że jakby tworzymy tak prawo, tworzymy taką przestrzeń na zakładanie spółdzielni i mają takie różne przywileje, tak? Te formy prawne, że... No, że ci pozostali, którzy z tego nie korzystają, tak, bo nie muszą, tak, nie są w tej grupie zmarginalizowanej, postrzegają to jako właśnie, znów dostali rybę, tak, a my się musimy tutaj napracować. My też musimy przygotować jakby młodych ludzi i uwrażliwić ich tak naprawdę na tego rodzaju inicjatywy. Więc jakby ta rola edukacji jest tutaj podwójna. I w tym programie Ekonomia w praktyce młodzi ludzie idą razem, tak, w zespołach, przyglądają się swojemu lokalnemu środowisku i w którymś momencie diagnozują potrzeby środowiska i w którymś momencie podejmują decyzję. Naszym zdaniem brakuje tutaj takiego i takiego biznesu, zakładamy takie i takie przedsiębiorstwo. No i dalej już idą tym takim trybem. Rejestrujemy przedsiębiorstwo, decydujemy się na określony schemat opodatkowania, wymyślamy strategię, próbujemy przez jakiś miesiąc, prawda, planować działania i sprawdzamy, czy to w ogóle się kalkuluje, ale druga grupa, ta, która jakby odkryje w sobie zupełnie inny jakby i potencjał i dostrzeże też inne potrzeby, może założyć organizację pozarządową, może założyć spółdzielnię, oczywiście wszystko wirtualnie, tak, jakby
trzymając się prawa, przestrzegając prawa, ale no w wirtualu. Nam bardzo zależało na tym, żeby właśnie pokazać obie te formy działania jako równie ważne na rynku pracy, jako działania, które w trochę inny sposób, ale dostarczają na ten rynek to, czego brakuje. Tak? Dostarczają jakiś konkretny produkt, w przypadku na przykład firmy, czy usługę, a w przypadku organizacji pozarządowej dostarczają na przykład konkretną usługę i jest jeszcze jakaś tam wartość dodana. W tym wszystkim oczywiście zawsze zwracamy uwagę na to, oczywiście przy firmach, które dopiero jakby zaczynają działalność, to podejrzewam, że ci młodzi biznesmeni raczej o tym nie myślą, natomiast no, my staramy się od samego początku młodych ludzi, uczniów, tak, też uwrażliwiać na ten taki społeczny i odpowiedzialny biznes, tak, to znaczy, że żeby im pokazywać, że ich zysk, tak, może się przysłużyć też czemuś bądź komuś innemu i że to oni mogą zdecydować, jakby gdzie tę nadwyżkę, prawda, przekażą, przeznaczą, zainwestują. Oba te programy, czyli tak jak mówiłam, młodzi przedsiębiorczy w gimnazjum to trwa od 5 lat, tam jest jakby taka rokroczna rekrutacja. W przypadku ekonomii w praktyce, no to jest program pilotażowy, który my realizujemy dzięki finansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, więc jakby zobaczymy, co pilotaż wykaże. Ważne jest to, i to może być informacja dla Państwa, że myśmy w ramach tego programu przygotowaliśmy program nauczania i obudowę dydaktyczną. Ja dla Państwa jakby część materiałów przywiozłam. Gdyby ktoś był zainteresowany w trakcie przerwy taką publikacją, pełnym programem nauczania z jego założeniami, natomiast materiały są dostępne na stronie, to ja zapraszam do siebie gdzieś tam do stoliczka, bo ja niestety będę musiała odebrać od Państwa protokół odbioru. Takie są tutaj wymogi sponsora. I teraz jeszcze tylko chwilkę, bo wiem, że już mam bardzo mało czasu. Jeszcze chwilkę o tym, jakich metod używamy. No bo ja powiedziałam tak ogólnie, jakiego rodzaju działania proponujemy, takie w skali zajęć WOS-u, tak, tego modułu gospodarczego, czy w skali zajęć ekonomii w praktyce proponujemy, no to jest to, że oni realizują przedsięwzięcie ekonomiczne. Oczywiście to przedsięwzięcie ekonomiczne jest realizowane metodą Państwu znaną, tak? To jest metoda projektu, która jest chyba najlepszą, moim zdaniem, mimo że bardzo starą, to wciąż nowatorską metodą, która pozwala z uczniami kształcić w tym samym momencie bardzo wiele rzeczy na raz, tak? To znaczy, to nie jest tak jak z wykładem, czy z prezentacją, czy nawet z wykorzystaniem jakiegoś nowego narzędzia technologicznego, gdzie kształtujemy bardzo określoną umiejętność. Tutaj po prostu pracując w zespole nad jakimś wspólnym przedsięwzięciem, uczniowie bardzo wiele rzeczy ćwiczą na raz i przy okazji zdobywają nową wiedzę, tak, i zdobywają ją samodzielnie. I co jest ważne, dobrze poprowadzony projekt bardzo pomaga kształtować tę umiejętność uczenia się. Kluczową, naprawdę kluczową. Ja myślę, że zawsze się śmiałam z tego uczenia się przez całe życie, prawda, bo takie szumne hasło, prawda, 70-latkowie na uniwersytety. Natomiast ja bardzo mocno wierzę w to hasło. Rzeczywiście jakby uczymy się przez całe życie, tylko ważne jest, żebyśmy się uczyli w sposób taki świadomy i dobrze zorganizowany. I my jako nauczyciele mamy zadanie przygotować nauczycieli do tego. Ale wracając jakby już do takich pomniejszych metod, poza oczywiście metodą projektu. My staramy się, żeby nasi... tutaj mówiliście Państwo o tym, żeby byli właśnie kreatywni, otwarci. Oni też potrzebują spotkań, tak? Oni potrzebują jakby jakiegoś takiego impulsu. Nie zawsze wystarczy osoba nauczyciela. I my na przykład w ramach programu tego gimnazjalnego umożliwiamy uczniom spotykanie się online z różnymi ekspertami, czy z praktykami, bo umówmy się, no my jesteśmy teoretykami, ja nie prowadzę działalności gospodarczej, ja nie jestem w stanie powiedzieć w sposób wiarygodny o tym, jak sobie radzić z trudnościami. Mogę to wyrecytować, bo znam różnego rodzaju teoretyczne teksty. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby tego młodego człowieka zmierzyć z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i mówi, to mi się udało, to mi się nie udało. I ja już teraz wiem, dlaczego mi się to nie udało, natomiast kompletnie nie mam pomysłu na to, dlaczego mi się to udało. Tak? Bo trochę tak jest, że z sukcesami różnie bywa. Więc organizujemy dla nich takie lekcje online. Tam się nauczyciele mogą zgłaszać razem z całą klasą i przez Skype'a po prostu w Warszawie jest ekspert, a uczniowie są na przykład w Szczecinie. Ponadto przygotowujemy takie lekcje multimedialne, gdzie nauczyciel może jakby korzystając po prostu z internetu,
przeprowadzić zajęcia z uczniami sam, wykorzystując po prostu nasz materiał multimedialny. To jest jakby, wybrałam ten przykład, który jakoś tam dotyczy tematu naszej konferencji. Oprócz tego w tym module ponadgimnazjalnym myśmy zaproponowali jakby uczniom dwie metody i też obie dosyć szerokie. Jedna to jest, też Państwo to znacie i ona jest jakby wykorzystywana przy pracy w projekcie, myślę, że to może nawet bardziej technika niż metoda, a może to jest w ogóle cała strategia metodyczna, to jest uczenie się we współpracy. My bardzo mocno wierzymy w to, i to nie chodzi o to, żeby zlikwidować zawód nauczyciela, ale mamy takie poczucie, że uczniowie uczą się więcej, kiedy uczą się nawzajem. Więc jakby w całym tym programie Ekonomii w Praktyce on jest tak skonstruowany, że uczniowie uczą się nawzajem, uczą się w zespołach. Nauczyciel jest raczej doradcą, takim, nie wiem, partnerem, no czasem, nie wiem, prowadzącym, tak, inspirującym. Natomiast główne zadanie i taka cała rola związana z uczeniem się spoczywa na uczniu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jakby takiego ucznia chcemy wypuścić, takiego absolwenta chcemy wypuścić ze szkoły. W tym programie dosyć mocno jakby pokazujemy, na czym polega to uczenie się we współpracy, pokazujemy znaczenie pracy zespołowej, ról zespołowych, bo to też jest takie zagadnienie, które nie do końca jest znane. My mamy taką tendencję do tego, że dzielimy zespoły w sposób taki, który, no, do którego się przyzwyczailiśmy. Liderem najczęściej jest osoba, która się albo dobrze uczy, albo jest właśnie taka zwarta i gotowa. Natomiast my tutaj trochę w tym programie próbujemy ten stereotyp jakby przełamać i proponujemy jakby takiego zmiennego lidera, że w zależności od danego etapu przedsięwzięcia czy zadania proponujemy, żeby się liderzy zmieniali, bo wtedy ta odpowiedzialność jest rotacyjna i każdy uczeń coś z tego wynosi. Nie ma nikogo, kto się schowa w kącie i przez cały projekt jakby niewiele się nauczy, tak? Może nawet coś zrobi, ale niewiele się nauczy. I druga rzecz, która jest jakby no dużo trudniejsza, zobaczymy jak to wyjdzie, bo my pilotaż zaczynamy w styczniu, czyli dopiero od stycznia jakby będą realizowane zajęcia według tego programu nauczania, to jest e-portfolio. Państwo pewnie kojarzycie portfolio jako taką teczkę, która jest przede wszystkim miejscem dokumentacji pracy ucznia, tak? Zbiera jakby jakieś dowody tego, że on pracuje. Natomiast my chcemy to, pokazujemy to e-portfolio, przygotowaliśmy do tego odpowiednie i narzędzia, i system. Chcemy, żeby to e-portfolio stało się takim miejscem, w którym uczeń, dokumentuje, zbiera, gromadzi dowody swojego uczenia się, różnego rodzaju rzeczy, które wytworzył, refleksje, które mu się nasuwały, wnioski, które wyciągał po kolejnych na przykład etapach pracy czy zajęciach, ale też to e-portfolio jest takim miejscem, w którym on monitoruje proces własnego uczenia się, czyli jakby proponujemy mu takie stop klatki, przyglądanie się właśnie temu, co już zebrał i na podstawie tego uczeń wyciąga wnioski. Takim ważnym momentem jest taka końcowa prezentacja, gdzie na podstawie rzeczy, które przez pół roku uczeń zgromadził we portfolio, on musi przygotować coś w rodzaju takiego elektronicznego, cyfrowego CV dla potencjalnego pracodawcy bądź, tu sobie wybiera, tak, bo ma różne oferty, tam wśród tych ofert są również takie, powiedzmy, oferty edukacyjne, że na przykład może się gdzieś dalej kształcić i one są tak skonstruowane, żeby uczeń mógł, bo my zakładamy, jakby wiemy, czego on się ma nauczyć na tej ekonomii w praktyce, więc jakby zakładamy, że on w tym swoim e-portfolio powinien umieć znaleźć właśnie dowody na to, że jest właśnie kreatywny, pomysłowy, że potrafi uczyć się we współpracy. Nie wystarczy już tylko napisać w CV, potrafię współpracować, tak? Bo tak wygląda takie tradycyjne CV, tylko on teraz musi wyciągnąć z tego portfolio, bo to jest takie specjalne jakby narzędzie elektroniczne, musi wyciągnąć z tego portfolio taki dowód na to, żeby przekonać pracodawcę, że on rzeczywiście ćwiczył współpracę i potrafi współpracować, czyli jakby nie dość, że on musi ten dowód wcześniej, bo on oczywiście zna kryteria tej prezentacji końcowej, wcześniej zamieścić w tym e-portfolio, to musi jeszcze w sposób bardzo analityczny jakby wybrać ten najlepszy dowód, ten, który pokaże, że zobacz, umiem rozwiązywać konflikty, potrafię podejmować decyzje, tak? Świetnie się komunikuję i nie wystarczy już tu tylko takie zdanie.
Więc takie trzy rzeczy proponujemy, to są te trzy główne założenia, które pan przeczytał, jakby czytając informację o mnie. I na samym końcu jeszcze chcę krótko opowiedzieć o programie Młody Obywatel, który też realizujemy od 3 lat. To już jest program taki zupełnie, bo tamte programy były związane z edukacją formalną. One były przywiązane do konkretnych przedmiotów. Wiedza o społeczeństwie, moduł gospodarczy, tutaj ekonomia w praktyce. Młody Obywatel to jest taki typowy projekt, który my jako centrum proponujemy. Jakby one są różne, dotyczą różnych obszarów, ale to jest już taka edukacja nieformalna. Uczniowie razem z nauczycielem prowadzą poza zajęciami, tak, oczywiście mogą włączać jakieś tam elementy na zajęcia różnych przedmiotów, ale generalnie to jest działanie pozalekcyjne, prowadzą różnego rodzaju działania i Młody Obywatel to jest takie działanie, które jest bardzo mocno skoncentrowane na otoczeniu, w którym uczniowie żyją. I znów, to, co jest najważniejsze, to to, że uczniowie diagnozują sytuację, tak? Diagnozują sytuację, patrzą, jakie są potrzeby, potem diagnozują siebie, czyli sprawdzają, jakie mają możliwości, co mogą tak naprawdę zrobić na rzecz otoczenia, w którym żyją i zmieniają to otoczenie w miarę swoich możliwości. I w tym roku, ja tego programu nie prowadzę, więc jakby wiem o nim trochę, ale jakby no nie tyle, żeby tutaj poświęcić temu całą prezentację. W tym roku jedną ze ścieżek, którą mają uczniowie w programie Młody Obywatel, to jest jakby właśnie ścieżka związana z takim podchodzeniem pod spółdzielczość uczniowską, czyli jakby myśleniem o zakładaniu spółdzielni uczniowskiej w swojej szkole. My też jako centrum oczywiście jesteśmy dosyć mocno zaangażowani w tę politykę związaną z ekonomią społeczną. Działamy w ramach zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w takiej grupie edukacyjnej, tak, czyli jakby proponujemy rozwiązania, które ewidentnie daje się sprawdzać, wdrażać w szkole. No i przygotowujemy w ramach tej grupy różnego rodzaju publikacje.